proszę Państwa, w ten gorący wyborczy weekend witamy Państwa bardzo serdecznie na 6. zlocie miłośników noża i latarki zorganizowanym przez stronę internetową knajf.pl. Największą atrakcją imprezy jest pierwszy w Polsce turniej walki na baty. Palce nigdy cię nie uczucia. To trochę chcesz się pobić? Poczekaj. Karol, w ogóle skąd pomysł na taką imprezę? No, zdarzają się takie imprezy w Australii, jest to bardzo popularny sport. Była jak na razie jedna taka impreza zorganizowana. No i że była okazja, to postanowiliśmy coś podłączyć się właśnie tutaj pod Knajfsa. Po prostu walka batem pochodzi z Australii? Znaczy, o ile sam bat jest już narzędziem dosyć dawno wynalezionym, bo już w starożytnym Egipcie posługiwali się tego typu bronią, no to w sumie sama walka batem jako sport to właśnie dopiero Australia. Tam ma to, no jest to sport narodowy, tam 9-8-latki już strzelają z bicza, więc... Słuchaj, a powiedz mi, czy batem lepiej posługują się ludzie, którzy mieszkają na wsi czy w miastach? No to akurat nie ma różnicy. No, na wsi masz na pewno więcej miejsca na samotrenowanie. A według jakich się walczy zasad? Są jakieś w ogóle zasady trafienia? Znaczy, sama walka kończy się po trzech uderzeniach w maskę, czyli w twarz. Powinno być to trafienie samą końcówką, czyli tak zwanym krakerem. I po trzech uderzeniach po prostu się wygrywa, no. daną rundę. Słuchaj, Szczepan, jesteś zwycięzcą pierwszego w Polsce turnieju walki na baty. Jak się czujesz? Bardzo dobrze, bardzo sympatycznie. Tak naprawdę drugiego turnieju, ale pierwszy nie był liczony jako turniej, bo to była bardziej zabawa. Tu się zgłaszali ludzie z tej Polski generalnie, bo można powiedzieć, że jesteś chyba najlepszy w Polsce na baty w tej chwili, nie? No tak bym nie mówił. Znaczy może jest mało ludzi zajmujących się walką na pewno w Polsce. Może... bo są na pewno lepsi ode mnie w Polsce. Nie wiem, czy oni się zajmują walką po prostu. A gdzieś tego nauczyłeś, słuchaj. Od tego, z którym wygrałem. Pokonałeś tego mistrza. Tak można powiedzieć. To się w ogóle boli, jesteś, to w ogóle obyło się bez... Jeszcze nie czuję, ale pewnie zaraz przyjdzie. Jak troszeczkę spadnie adrenalinka, podejrzewam, że zaraz... Co jakieś... Ręce, jakieś nogi, kolano. Uda bolą bardziej mięśnie, ale tak to się dostaje po nogach głównie. A czy zamierzasz, słuchaj, gdzieś wyruszyć w świat, żeby pokonywać konkretnych jakichś mistrzów walki batem, żeby udowodnić, że polski bat jest najlepszy? Myślę, że nie. No myślę, że na razie zostaniemy w Polsce, może troszeczkę poszerzymy grono batowników i może w Polsce to rozszerzymy bardziej. Batownicy Polska. Albo baciarze. Baciarze. Dziękuję. Tak się po prostu rozgrzałem tą atmosferą gorąco walki na baty, że zdjąłem swój sweterek, słuchajcie, no naprawdę jest gorąca atmosfera. Karol, może słuchaj, kilka słów o swoim bacie. Znaczy, jest to bicz typu ból, ma na 8 stóp, jedna stopa to jest 31 cm, czyli daje nam to 240 cm. Bicz typu ból składa się ze sztywnej wplecionej w środek rączki, tak, stalowej rękojeści, następnie mamy miękkie biczysko. Pierwszą, najprostszą chyba techniką i najbardziej podstawową jest coachman's crack. Polega on na strzale przed sobą. Tutaj teraz pokażę. Drugą jest overhead. To będzie strzał nad głową, zaraz po tym pokażę rewersa, czyli jest to właściwie overhead, leży w przeciwną stronę.
robi to wielkie wrażenie. Proszę Państwa, jak to mówią, jak z bicza strzelił. Tymczasem zobaczymy, która z partii politycznych dostanie jutro największe baty w wyborach parlamentarnych. Dla Gazety.pl, Aleks Kuś.